Dziś wyjątkowo zamiast przedstawić nieco postać na wstępie, chciałbym podziękować Kamilowi, który stworzył dla mnie tą grafikę, którą teraz widzicie. A teraz zapraszam na ciekawostki. Haku oznacza białe, a nazwa jego klanu Yuki – śnieg. Stąd podczas jego śmierci właśnie padał śnieg. To jak Naruto zniszczył maskę Haku jest bardzo podobne do tego, jak później zrobił to z maską Tobiego. W Japonii istnieje wulkan pokryty śniegiem, który nazywa się Góra Haku. Minato, Sasuke, Guren i właśnie Haku są jedynymi znanymi shinobi, którzy potrafią wykonywać techniki za pomocą jednej ręki. W pierwszym Naruto nie posiadał on szmingi na ustach ani w mandze, ani w anime. Jednak w Shippuden, gdy został wskrzeszony, już ją posiadał, również w retrospekcjach. Kakashi zabił Haku i Rin w bardzo podobny sposób. Tak samo Haku jak i Rin wbiegli prosto na jego Shidori i zostali przebici na wylot. W odcinku 146 Naruto Shippuden pojawia się ninja z maską i fryzurą bardzo podobną do Haku. Haku bezproblemowo mógłby zabić Sasuke i Naruto, gdyby chciał, jednak mimo wszystko był dobrym chłopakiem. Zamiast tego oszczędził ich i doprowadził do tego, że wyglądali jakby byli prawie martwi. Mimo tego, że już na początku pierwszego Naruto Kakashi był znany jako doświadczony ninja, to był zaskoczony talentem Haku. Był to również pierwszy raz, gdy zobaczył kogoś, kto używa technik za pomocą jednej ręki. Jego Kakei Genkai to uwolnienie lodu, które łączy wiatr i wodę do stworzenia właśnie lodu. Lód ten był znacznie wytrzymalszy od normalnego i nie topił się tak łatwo. To już na tyle w tych ciekawostkach, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Dajcie znać, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć!